A moim gościem jest dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektor Instytutu Strategii 2050 i szefowa Sztabu Wyborczego Polski 2050. Witam pani doktor. Dzień dobry. No zacznijmy od pytania o to, czy to tak dla członkostwa Ukrainy w NATO, które padło, to jest takie tak na wieczne nigdy? To jest tak, ale... I wiemy, że jak mówimy tak, ale, to ale bardzo dużo z tego tak niestety unieważnia. Znaczy to ale tak naprawdę liczy się zdanie od ale, a nie to, co jest wcześniej. Tak bym nie mówiła, to znaczy tak ma swoje znaczenie, ale przez to, że ono jest opatrzone warunkami, te warunki nie są sprecyzowane i nie ma są, tego. Gdy sojusznicy się zgodzą, a i pytanie, zostaną czy... spełnione warunki. No to zacznijmy od tych sojuszników. Wiemy, że na przykład Niemcy bardzo ostro protestują, bo się boją, że to rozwścieczy Rosję. To nie są tylko Niemcy. Ostrożność wykazują także Stany Zjednoczone i inni sojusznicy. Widzieliśmy, jakim problemem było nawet włączenie do NATO Finlandii i Szwecji, no absolutnie bezproblemowych krajów, które w gruncie rzeczy które nie są były. W stanie wojny, które wzmacniają siłę NATO. Nie ma tu żadnej wątpliwości, że jest jakieś osłabienie, jest wzmocnienie, a mimo tego były... A Ukraina by nie wzmocniła? Przecież to są jednostki bojowe, jednostki, które przetestowały broń, jednostki, które walczą. Z punktu widzenia Polski jest jednoznaczne tak. Ukraina de facto, jeśli chodzi o integrację, taką interoperacyjność z sojuszem, już jest z członkiem NATO. Natomiast najważniejsza rzecz, o której jest mowa, to jest artykuł 5, czyli gwarancje bezpieczeństwa. Tak, ale można było podać datę, no można było powiedzieć, kiedy zakończy się działanie wojenne. Znaczy to jest takie myślenie trochę, co by można było. Ja bym chciała powiedzieć, co jest najważniejszym tutaj dylematem, bo strona Polska jest tutaj w jasnym punkcie. Tak, trzeba było dać jednoznacznie członkostwo w NATO i dać kalendarz dochodzenia do tego po to, żeby uciąć niepewność wokół tego. Im większa jest niepewność, tym większe jest pole Rosji do rozgrywania tej niepewności i do naciskania na sojuszników i na Ukrainę, żeby to się nigdy nie stało. Daje Rosji właśnie taką broń, bo tak, mówi, gdy sojusznicy się zgodzą, co oznacza, że będą grać na sojuszników, żeby się nie zgodzili. I mówi jeszcze o jakichś warunkach. No w tej chwili już prasa amerykańska mówi, że chodzi o korupcję, chodzi o demokratyzację, no ale Turcja jest w NATO. Pozostaje szara strefa i ta szara strefa, jeśli chodzi o obecność Ukrainy w NATO, daje Rosji pole do działania, do naciskania i do nadziei imperialnego reżimu, że mogą temu zapobiec. To nie jest dobre, ale z drugiej strony trzeba rozumieć, skąd to się wzięło. Gdyby padła inna deklaracja, to nastąpiłyby podziały bardzo istotne wewnątrz NATO, ponieważ są kraje, które się boją III wojny światowej, boją się eskalacji i po prostu nie byłoby zgody na no dobrze, taką ale jest jeszcze jedno deklarację. Pytanie. No mamy chwili... 31 państw, które muszą się zgodzić i to jest jednak bardzo trudny proces. W tej chwili Joe Biden mówi tak, oczywiście NATO przyjmie Ukrainę, ale może się zmienić prezydent Stanów Zjednoczonych i nagle może się okazać, że ta polityka, no jednak wymuszona przez Stany Zjednoczone na części sojuszników, zmieni się w Stanach Zjednoczonych. Ta deklaracja i ta pozycja sojuszu pokazuje, że oczywiście Stany Zjednoczone są tu super ważne, ale Stany Zjednoczone nie decydują o wszystkim i to nie jest jednogłośna decyzja Stanów Zjednoczonych, czy jednoosobowa decyzja Stanów Zjednoczonych. Same Stany Zjednoczone i Biden też są ostrożne. To warto rozumieć, no że tak, tam jeżeli Biden coraz nie silniejsze prezydentem... jest to lobby strachu przed III wojną światową i oni też próbują wyważać. Pytanie jest, czy wyważanie jest tutaj dobrą strategią, bo to wyważanie trwa już od dawna, 2008 rok w Bukareszcie, poprzedni, znaczy szczyt NATO, na którym jest, właśnie była szara strefa zastawiona pan, i mamy co mamy. Lekcja jest taka, panie doktorze, że zawsze jak się ustępuje Rosji ze strachu, to ona idzie dalej. Jest cena bezczynności, tą cenę Ukraina dzisiaj płaci ogromnie i Europa też ją płaci i oczywiście jednoznaczna decyzja byłaby najlepsza, ale nie ma gotowości wśród sojuszników i nie ma sposobu wymuszenia tej gotowości. Była ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektor Instytutu Strategii 2050 i szef Sztabu Wyborczego Polski 2050. Była gościem Radia RMF FM. My się żegnamy już ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w internetowym radiu RMF 24 na naszych stronach internetowych rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Panie doktor, to w takim razie, a co Polska zyskała? Uzyskaliśmy coś, co powinniśmy byli uzyskać? Coś, co chcieliśmy uzyskać?
Polska tu miała jednoznaczne, dobre stanowisko w moim przekonaniu. Sprawa członkostwa Ukrainy, no, ale tego nie otrzymaliśmy. To nie jest jedyna rzecz. Trudno powiedzieć, my nie otrzymaliśmy. Ja bym tak bardziej tu przyjęła perspektywę Ukrainy. Ukraina też nie tego nie otrzymała, a otrzymanie tego przez Ukrainę jest w interesie Polski. W tym sensie nie winiłabym akurat uczciwie za to rządu, bo to nie była rzecz, którą myślę, jakikolwiek polski rząd mógłby wymóc przy tym układzie sił w sojuszu. Natomiast są inne rzeczy, które akurat korzystne dla Polski dzieją się na tym szczycie. I znowu raczej nie za sprawą rządu, tylko za sprawą ogólnych procesów, układów w sojuszu. I to są plany obronne, które będą przyjęte na tym szczycie. Ale o nich wiele nie możemy powiedzieć, bo one są tajne. Ale wiemy, że są. Ich nie było do tej pory. I że one to jest obronność nie przed jakimś nie wiadomo jakim wrogiem, tylko jednoznacznie przed reżimem imperialnym rosyjskim. I to jest dla Polski dobre i zwiększa bezpieczeństwo Polski, zwiększa bezpieczeństwo w naszym regionie. I to jest dobrze. I oczywiście też będzie wiele dwustronnych umów o dostawie uzbrojenia dla Ukrainy. I są deklaracje to większych dostaw. Ukrainę, i to wzmacnia Ukrainę, wzmacnia Polski. Możliwość obronną Ukrainy i to jest dobre dla Polski. To nie jest wystarczające. Widać to narastające rozczarowanie Ukrainy wsparciem, że oni płacą ogromną cenę, a to wsparcie jest nie takie, jak oni by oczekiwali, zarówno czyli politycznie, militarnie. Rację mieli ci, którzy mówili, że jeżeli nie będzie wielkich, szybkich sukcesów kontrofensywy ukraińskiej, jeśli szybko oni nie odniosą triumfów, to na to zacznie mięknąć. Może rację ma Putin, który mówi, w końcu zmięknął. Ja nie sądzę, że decyzja NATO byłaby jakaś dramatycznie inna, gdyby ta ofensywa ukraińska poszła bardzo szybko do przodu, przy czym ona nie mogła pójść bardzo szybko do przodu, bo mamy do czynienia z kompletnie inną sytuacją na froncie, gdzie Rosjanie jednak się przygotowali. Tam są bardzo mocno rozbudowane systemy obronne, pola minowe, okopy i forsowanie tego to już nie jest tak jak ta poprzednia kontrofensywa ukraińska. To jest ogromnie krwawa operacja i oczekiwanie od Ukraińców, że będą po prostu morze krwi wylewali pod ja szczyt w NATO, byłoby absolutnie bez sensu. Bardziej pytam o politykę zachodnią. To znaczy, czy nie jest tak, że Putin, jakby to dramatycznie nie brzmiało, ma rację mówiąc, poczekamy, mamy czas, w końcu Zachód zmięknie, bo się będzie bał, bo się przestraszy, bo będzie miał dosyć. Ale jaka jest ta polityka zachodnia? Tak naprawdę Zachód idzie po takim kontinuum od bardzo, bardzo ostrożnego podejścia po coraz aktywniejsze, ale ciągle nie ma takiej ostatecznej decyzji. Gramy na wygraną, gramy na pokonanie Rosji, dajemy wszystkie zasoby, inwestujemy w Ukrainę, dajemy wszystko Ukrainie, żeby mogła po prostu popędzić Rosję i wygrać tę wojnę. Nie ma tej decyzji, nie ma jej w Waszyngtonie. Będzie w ogóle? Jest taka decyzja na pół taktykę, pół zwycięstwo, na wygranie, no, ale nie pokonanie. Rosję. Wykrwawić Rosję, przytrzymać, powstrzymać Rosję. I to się dzieje, no to może oczywiście. To jest po prostu tylko proxy pytanie, war, a nie żadne wsparcie Ukrainy. Proxy war to nie jest, dlatego że proxy war wyklucza podmiotowość kraju, w którym, na terenie którego to się dzieje, a tutaj mamy do czynienia naprawdę z podmiotowym aktorem. I nie jest tak, że Ukraina oczywiście zależy ogromnie od dostaw i nie byłoby tej wojny bez dzisiaj już bez wsparcia natowskiego, ale to nie jest tak, że decyzje ukraińskie są sterowane z Waszyngtonu czy z Brukseli, z NATO. Nie, to jest realne partnerstwo. Naprawdę to tak wygląda. To jest realne partnerstwo, ale z drugiej strony wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone nawet do tej pory nie chcą jasnego triumfu Ukrainy, to sama pani powiedziała. Stany Zjednoczone boją się dociskania Rosji do ściany, ponieważ boją się jej potencjału nuklearnego i nieprzewidywalności tego reżimu. No, ale już tyle razy straszyli i nic się nie wydarzyło. Prawda. I tutaj są dwa podejścia. Jedna, które mówi, pokażcie wreszcie odwagę, dociśnijcie do ściany, to jest jedyny sposób na ten reżim. I drugi, który mówi, nie wolno tego robić, bo będzie trzecia wojna światowa. I odpowiedź na to nie jest twarde dane jak w matematyce, tylko pewna intuicja polityczna. Ja bym się skłaniała do tego na twardo z Rosją, bo wtedy jest efekt, ale jest masę sił także w Stanach Zjednoczonych i w Europie, które uważają inaczej. Zatrzymajmy się nad Rosją chwilę. Było głośno o Rosji przez moment, bunt krótkotrwały Prigożyna, potem jego rzekoma podróż na Białoruś. Wiemy, że prawdopodobnie nie jest na Białorusi, przynajmniej tak donoszą nieoficjalnie rozmaite media. Rosja jest w tej chwili na jakimś zakręcie, czy Putin już ściągnął lejce i dalej kontroluje wszystko? Dowiedzieliśmy się z tego puczu,
że Putin jest dużo słabszy niż się niektórym mogło wydawać, że to nie jest po prostu piramida władzy z jednym człowiekiem, który kontroluje wszystko i wszystkich, że są tam nie tylko podziały i frakcje, bo to było wiadomo, ale że te podziały i frakcje potrafią walczyć tak, że to się wylewa wszystko na zewnątrz, wylewa spektakularnie i widocznie i kompromitująco dla samego Putina, zarówno wewnątrz, jak i przede wszystkim na zewnątrz, no, ale kompromitujące. Zatrzymał to wszystko. To zostało zatrzymane, ale pytanie, czy on to zatrzymał? On to częściowo zatrzymał, ale przy współpracy prawdopodobnie tych innych sił, które nie chcą jednak doprowadzić do rewolucji 17 roku i do kolejnej rosyjskiej smuty i żeby się ich krew lała i żeby wszystko tam w Rosji zostało kompletnie zdemolowane. A jakie to są siły? Możemy coś o nich powiedzieć? Wiemy, że jest konkurencja pomiędzy sektorami siłowymi, że są różne frakcje w armii. Ale ona była zawsze. Była zawsze, ale ona teraz na tle wojny i na tle jednak niepowodzeń w tej wojnie, one się ogromnie zaogniły, spowodowały osłabienie samego Putina. To, że on się musi z różnymi frakcjami liczyć. Sam fakt, że Prigożyna nie rozstrzelał natychmiast, tak by zrobił silny władca, tylko musiał się z kimś układać. Przecież nie z Łukaszenką się układał, tylko z kimś innym, a Łukaszenka był tylko takim słupem. Słupem, no dokładnie tak można to nazwać, figurantem. Musiał się z kimś ułożyć, musiał tego Prigożyna i przynajmniej teoretycznie wysłać na Białoruś. Teraz nie jest tak, że on jest publicznie sądzony, publicznie więziony, tylko zapadł się gdzieś pod ziemię i tylko plotki chodzą po świecie i po Moskwie, co się z nim dzieje. No to jest oznaka słabości, że tam się ucierają różne siły, z którymi Putin musi się liczyć. To ale tym to nie znaczy, trzeba go docisnąć. Ale to nie znaczy, że ten reżim upada i to nie znaczy, że zostanie łatwo przez kogoś innego zastąpiony. Czyli nie jesteśmy w 1917 roku. Rosji zawsze jest ten element nieprzewidywalności z tym reżimem, więc nigdy nie należy mówić, że nigdy i nie jesteśmy, ale wiemy jedno. Ta elita jest podzielona, Putin jest osłabiony, ale ta elita nie chce rewolucji, ponieważ ta rewolucja zniszczy ich wszystkich, no, i oni to wiedzą. Żadna elita władzy nie chce rewolucji. W 1917 roku też niekoniecznie chciano rewolucji. Ale wygląda na to, że tam nie ma nikogo. Poza, nie, no, bolszewikami. Poza bolszewikami. Nie ma na dzisiaj bolszewików. Wygląda na to ale w ramach ogóle nie tego ma, bo reżimu. Bolszewicy byli maleńką grupą w gruncie rzeczy w momencie, jak się buntowali. No, zagrała pogoda, zagrały błędy Mikołaja II. Putin nie jest w takiej sytuacji. Na dzisiaj wygląda, że nie ma takiej grupy, która by była totalnie zdeterminowana, żeby tę władzę przejąć, nie licząc się z kosztami i idąc totalnie wabank, że raczej te różne grupy, które się między sobą kotłują, jednak się jakoś układają i dopychają się do pieniędzy, władzy, wpływu pod dywanem. To wypływa, wybucha, ale jednak potem zostaje znowu... A jest nowy znowu... Putin? Jest kandydat na nowego cara? Nie widać tego. Nie widać tego. Znaczy, Putin najwyraźniej taki osłabiony satysfakcjonuje, albo w każdym razie jest najmniejszym złem. To już nie jest tak, że ktoś go lubi, że ma wielkie poszanowanie w elicie. Widać, że ten prestiż jego dramatycznie upadł z powodu wojny, ale jest ciągle tym wspólnym mianownikiem. Najmniejszym wspólnym mianownikiem jest wyborem mniejszego zła. Już na pewno nie jest wyborem największego dobra. Jest 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Wczoraj były te główna rocznica Krwawej Niedzieli. Jest niedosyt po stanowisku strony ukraińskiej? Ja myślę, że my przede wszystkim powinniśmy mieć swoje jasne stanowisko polskie. No i ono chyba jest, polskie ono stanowisko. Ono jest, ale tak nie do końca też wybrzmiało, zwłaszcza te obchody w samej Ukrainie, kiedy nie było wiadomo, czy to Wołyń popełnił tę zbrodnię, no, znaczy czy kto ten popełnił. Tweet rzeczywiście był dość to było kuriozalny. Niefortunne, delikatnie mówiąc, ale takie tweety, to się naprawdę każde słowo waży. No, ale rozumiem, że chodziło o to, żeby obaj prezydenci mogli je napisać. Rozumiem. Tylko pytanie, czy warto coś takiego robić? Ja bym inaczej to pokazywała. Uważam, że dla dobra sojuszu polsko-ukraińskiego, bo ten sojusz jest nam potrzebny, to w ogóle nie ma dwóch zdań, tak? Że strategicznie ta przyjaźń, sojusz strategiczny jest nam niezbędny i trzeba go kontynuować. I teraz dla jego dobra trzeba powiedzieć prawdę o historii. Rozumiem, że dzisiaj w Ukrainie w stanie wojny niezwykle trudno tę prawdę powiedzieć. I wiemy, jak my w Polsce o trudnych sprawach mamy problem, żeby tak, dyskutować, a co dopiero w czasie... powiedział mniej niż jego poprzednicy. Bo jest wojna. Ważne jest,
My, trudno jest skontrolować przekaz Zełenskiego, natomiast na pewno to, co możemy, to skontrolować własny przekaz i tu moim zdaniem powinno być jasno powiedziane. W duchu przyjaźni, w duchu szacunku, zbrodnia została popełniona przez nacjonalistów ukraińskich, nie jakiś Wołyń. Hołd, pamięć osobom, które się i ludziom, którzy zginęli. Tak, ekshumacja. 65 tysięcy Polaków leży wciąż niepochowanych, nie wiemy gdzie. Ekshumacja i godny pochówek to jest to, co powinniśmy się domagać. A możemy to uzyskać? Ale nie powinniśmy czynić z tego, bo przypomnijmy sobie, że jakiś czas temu uczyniono z tego jakby kompletnie fundamentalną rzecz w relacjach polsko-ukraińskich, nawet stawiając członkostwo Ukrainy w wspólnocie zachodniej jako zakładnik tej relacji historycznej. To się nie powinno dziać i dzisiaj to się nie dzieje i to jest bardzo dobrze, ale mimo tego należy to stawiać asertywnie, równocześnie utrzymując strategiczny sojusz. To jest możliwe. Nie postawiliśmy tego mocno, ale też nic się nie zmieniło. To znaczy nadal ogromna część ludzi zamordowanych w tamtym czasie leży często nawet nie wiemy gdzie. To się powinno zmienić i tutaj wchodzi w grę naprawdę subtelna i efektywna dyplomacja. Niestety ten rząd jest trochę taki od ściany do ściany. To znaczy albo ogromnie głośny krzyk i wielka wojna z Ukrainą o to i to jest bezskuteczne, albo kompletne, był też taki moment, zamiecenie pod dywan i unikanie tego tematu. To się teraz zmienia. Natomiast postawienia tej sprawy w pewnych elementach także trochę transakcyjnie. To jest droga do transakcyjnie, tego... Transakcyjnie, coś za coś? Tak, trochę też coś za coś. No tak wygląda polityka, tak wygląda efektywna dyplomacja. Nie trzeba tego wyświetlać w reflektorach, ale jednak powiedzenie my wam to, ale potrzebujemy tego, to nie jest nic złego domagać się jednak ekshumacji i godnego pochówku. To jest oczywiście w czasie wojny trudne, ale krok po kroku... A po wojnie będzie prostsze? Bo wydaje się, że akurat ukraińska powstańcza armia ma teraz jeszcze lepszą mitologię niż miała wcześniej. Pewne mity z nią związane w Ukrainie są jeszcze bardziej żywe. Niekoniecznie wiedza na jej temat. I po wojnie będzie to jeszcze mocniejsze niż było przed wojną. To zależy, jaka będzie pozycja międzynarodowa Polski po wojnie, jak będziemy umocowani w tym całej strukturze. To zależy od tego, jacy będą Ukraińcy, a nie jacy my będziemy. Nie, to też jest bardzo ważne. Odbudowy Ukrainy, bo jeżeli my będziemy mieli mocne zasoby w swoich rękach, to też w relacjach dyplomatycznych będziemy mogli powiedzieć, nie wymusić, wynegocjować. To nie musi być takie siłowe. Sprawna dyplomacja, jeżeli ma się zasoby w rękach, to się... Ale ja mówię też o nastawieniu sprawie. Samych Ukraińców, bo dyplomacja to jest jedna rzecz, druga rzecz to są ustalenia międzynarodowe, a trzecia rzecz to jest postawa samych Ukraińców, którzy po wojnie, jeśli ją wygrają, czego im serdecznie życzę, będą narodem bardzo asertywnym, takim zresztą byli, bardzo zdecydowanym i będą budować swoją mitologię także w oparciu prawdopodobnie o ukraińską powstańczą armię. Po wojnie, oby jak najszybciej to się zdarzyło, Ukraina stanie przed ogromnym dylematem odbudowy i pozyskania z powrotem ludzi, których dzisiaj jedni giną, no to to jest... A drudzy są na emigracji. A drudzy są na emigracji i mają wrócić. I to będzie podstawowe wyzwanie, więc odbudowa Ukrainy, stworzenie miejsc pracy, napływ kapitału. Zbudowanie też narodu. Ale zbudowanie narodu dzieje się teraz i Ukraina ma dzisiaj prawdziwych, absolutnie białych bohaterów, których może czcić i przełożyć wajchę narracji narodotwórczej na tych bohaterów. Naprawdę jest pole manewru i to bardzo dużo zależy od zasobów Polski, od naszej pozycji w świecie zachodnim, pozycji ekonomicznej, pozycji w tym procesie odbudowy, jak będziemy mogli potem wynegocjować także kwestie narracji i kwestie historyczne. Jeszcze na koniec trochę o polskiej polityce. Nie macie obaw jako trzecia droga o przekroczenie 8-procentowego progu wyborczego? Sondaże się ustabilizowały, to jest 11 mniej więcej średnio procent. Atak na was idzie bardzo ostry. Ale to jest trochę tak, jeżeli jakaś formacja chce coś trudnego w Polsce zmienić, to idzie atak, dlatego że zmiana zawsze budzi kontrreakcję. Jaka to ma być zmiana? To ma być wreszcie przełożenie wajchy w polityce polskiej z tego, że jest taka polityka, która mówi, kto nie z nami, przeciwko nam, zapisujcie się do dwóch obozów. I właściwie już najważniejsze rzeczy, edukacja, zdrowie, energetyka,
to będzie decydowało o tym, jak się ludziom będzie żyło w Polsce. Te rzeczy kompletnie są na boku. Czy pan redaktor słyszał, żeby w ogóle teraz w debacie kampanijnej te rzeczy były poważnie podnoszone? Nie, one są zamiatane pod dywan w tej takiej właśnie wojnie, kto nie z nami, ten przeciw nam. To trzeba zmienić. Informacje medialne są takie, że PSL... I o tym jest trzecia droga i to się niektórym nie podoba. Też mówi, jak nie będzie szło dobrze, to rozważymy inną formułę działania. Na przykład zaprosimy Polskę 2050 na nasze listy, żebyśmy wtedy startowali jako jedną grupę. Ja rozmawiam z PSL, niczego takiego nie usłyszałam, natomiast może jacyś ludzie gdzieś chodzą, gdzieś ktoś ich cytuje bez nazwisk. Znaczy, to nie są informacje. No ale tak to jest wygląda takie... polska polityka, że politycy pod nazwiskami mówią co innego niż bez nazwisk. Ale to można wszystko wyciągnąć, siać takie plotki i rozsiewać. To też jest trochę taka kontrnarracja, żeby siać złą narrację wokół naprawdę dobrej sprawy. A dobra sprawa jest, przełóżmy polską politykę na sprawy dla ludzi naprawdę ważne. I zacznijmy o tym wreszcie rozmawiać. Popytam o tą bardziej przyziemną politykę. Artur Dziambor poprawiłby notowania trzeciej drogi? Ale ja nie uważam, żeby w ogóle był częścią trzeciej drogi. No, ale pojawiają się takie sugestie, że może by go zaprosić na listy trzeciej drogi. Ja o tym w ogóle nic nie wiem i myślę, że to są znowu z natury takie sugestie, plotki. A jakieś niespodzianki szukujecie na te listy? Kogoś takiego, kto byłby zaskoczeniem? To będą na pewno dobre listy, dobrzy ludzie. Jeśli chodzi o Polskę 2050, to powiem tak. To będą ludzie, którzy w 90% są ludźmi już ale w świecie życia publicznego, naprawdę doświadczonymi, ale nowi w polityce, z energią i bez cynizmu, który dzisiaj w polityce po prostu przeżera naszą polską politykę. No to jeszcze skąd wystartuje Szymon Hołownia? Z Białegostoku jego rodzinnego, z Warszawy, żeby kandydować i rywalizować z Tuskiem i Kaczyńskim, czy jeszcze gdzie indziej? Kiedy uzna, że jest moment, to sam o tym poinformuje. Myślę, że to jest najbardziej stosowny sposób informowania. A może pani będzie ja mogę powiedzieć, na pewno wystartuje. Ja nie startuję z Warszawy, nie startuję w wyborach, to mówiłam od początku. Uważam, że to jest w ogóle dobra sytuacja, kiedy jednak szefowa kampanii zajmuje się kampanią, a nie własną kampanią, czyli nie jest zaangażowana osobiście. A co z paktem senackim? Robert Biedroń na wywijał? Pakt senacki nie został zerwany, ale rozmowy troszeczkę spowolniły. Są trudne. Z tego, co słyszałam. I chciałabym zwrócić uwagę na ważną rzecz, jeśli chodzi o pakt senacki, że warto pamiętać, że ten pakt ma zmobilizować jak najszerszą grupę wyborców, żeby wszyscy poczuli, że to jest pluralistyczny pakt, że mają tam swoją godną reprezentację i żeby jak najwięcej ludzi uznało, że to jest ich pakt i poszło na nie ale zagłosować. Ale powiedzmy sobie szczerze, ważne jest również to, żeby politycy byli zadowoleni, bo to oni będą startować. Ja uważam, że jednak na końcu najważniejsze jest to, żeby wyborcy byli zadowoleni, bo to wyborcy zagłosują. Ale to politycy podpisują ten pakt. Tak, ale mają podpisać coś, na co zagłosują wyborcy i to musi być pakt partnerski i pluralistyczny. Doktor Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była wiceminister spraw zagranicznych, była ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektor sztabu wyborczego, szefowa sztabu wyborczego Polski 2050 i dyrektor Instytutu Strategii 2050 była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.